Gdzie słoneczko ma łóżeczko? Witam was wszystkich. Zanim przejdę do lektury niniejszego eseju, chciałbym się z wami podzielić pewną refleksją. Otóż droga naszego życia to bardzo często pogmatwana ścieżka naszych działań i czynów w poszukiwaniu sensu życia. Odnalezienie tego sensu życia jest najbardziej istotnym elementem naszej egzystencji, naszego bytu, naszego ja. Nadaje mu wartość oraz utożsamiane jest bardzo często ze stanem szczęścia. Ten moment jest łatwo definiowalny wbrew pozorom. To chwila, w której, o której marzysz, żeby trwała całą wieczność, by czas się zatrzymał. Spotkanie na naszej ścieżce życia istoty ludzkiej, z którą w unikalny sposób potrafimy zrozumieć się nawzajem, bez zbędnych słów i gestów, jest nam niezwykle rzadko dana. Niesłychanie rzadko. Umiejętność zrozumienia drugiej istoty, bowiem to przede wszystkim umiejętność słuchania. Psychologicznie rzecz ujmując, stajemy się wtedy tą drugą istotą. Przenosimy się w jej umysł, stapiając w jedno. Jesteśmy nie tylko razem, lecz stajemy się jakby tą samą osobą. Legenda głosi, że każda istota ludzka posiada soulmate, bratnią duszę we wszechświecie. Poszukiwanie takiej duszy staje się jakże często przygodą samą w sobie i stanowi dla wielu tak bardzo poszukiwany sens życia. Jedyną wyższą formą podobnej koegzystencji bytu posiadają wyłącznie bratnie dusze na poziomie czułych kochanków, którzy w akcie wzajemnego oddania osiągają najbardziej intymną jedność, nie tylko ciał, ale i dusz. Możemy wtedy mówić o pewnej koegzystencji wszechświatów. To jednocześnie zatrważające, ale i fascynujące uczucie. Takie osoby określane często jako twin flames, czyli bliźniacze ognie, potrafią się jednak spalić we wzajemnym ogniu. Ogniu, który porywa, wznosi i niszczy. Gdzie słoneczko ma łóżeczko? Chris, popatrz. Krzyk Iwony ściągnął moją uwagę na otaczający nas świat. W lusterku zobaczyłem, jak pojazd dziewczyny hamuje. Zatrzymałem się więc i ja. Słońce właśnie wstało. Brzeg olbrzymiej złocistej tarczy pojawił się znad niewielkiego wzgórza pokrytego tak krystalicznie czystym śniegiem, że piękno tego dziewiczego krajobrazu zapierało dech w piersiach. Ciepłe, żółte promienie zabarwiły otaczający nas świat w kolorze złotym. Spojrzałem jeszcze raz na wzgórze. Miał ono kształt wielkiego łoża. Olbrzymia tarcza słoneczna unosiła swoją głowę ze śnieżno-białej poduszki. Odnosiło się wrażenie, że słońce za chwilę odrzuci puchową pierzynę i wstanie do pracy gdzieś tu, na krańcu wszechświata. Zrozumiałem. Iwona opowiedziała mi kiedyś o jednym z pierwszych wspomnień swojego dzieciństwa, o swojej wielkiej wyprawie w świat, o przygodzie, o poszukiwaniu, o tym, jak pokonując strach, wyruszyła w wielki, nieznany świat, by dotrzeć tam, gdzie słoneczko ma łóżeczko. Wędrowała i wędrowała ona, mała dziewczynka, pośród olbrzymiego ogrodu, przedzierając się przez gęstwinę groźnych zarośli z uporem i odwagą, by dojść do zamierzonego celu. Podążała szlakiem zachodzącego słońca. Wokół niej robiło się ciemno, coraz ciemniej. W światłocieniach groźnego i nieznanego świata czaiły się potwory, a ona przedzierała się na zachód za znikającą tarczą. Odnaleźli ją i zatrzymali w końcu dorośli, zatrwożeni zniknięciem zdeterminowanego malucha. Była rozczarowana, gdyż nie udało jej się odkryć wielkiej tajemnicy. Pozostało marzenie, że kiedyś do niej dotrze. I oto dzisiaj, właśnie tu, na dalekiej północy, pośród śnieżno-białego bezkresu, odnalazła po latach to, czego jako małej dziewczynce nie udało się wtedy odkryć. Patrzyłem z uśmiechem, jak zafascynowana widokiem robi zdjęcia. Musiała być bardzo szczęśliwa. Wschód słońca tu na północy to jeden z najpiękniejszych momentów budzącego się dnia. Jest cicho i jest mroźnie. To najzimniejsza pora dnia. Delikatna aura otaczająca złocisty dysk potwierdzała to bez potrzeby sprawdzania termometru. Było minus 37. Sprawdziłem. Posiadam refleksyjną naturę, co dosyć często powoduje, iż zamiast cieszyć się widokiem pejzażu, moje myśli pobudzane pięknem krajobrazu, albo jak w tym przypadku, niezwykle emocjonalną reakcją dziewczyny, nieuchronnie powędrowały w odległe czasy. Patrzyłem na podarowaną mi przez babcię monetę,
Marzyłem o kupnie lusterka z podobizną Winnetu. Musiałem je mieć. Musiałem. Nie wiedziałem, gdzie mogłem je kupić, ale ktoś mi powiedział, że obok kościoła w puszczy jest odpust i tam takie cuda sprzedają. Nie wiedziałem, gdzie jest ta puszcza, ale brzmiało to wystarczająco tajemniczo i zapowiadało przygodę. Postanowiłem wyruszyć. Starszy kolega z bloku wyśmiał mnie tylko i doradził, abym się lepiej spytał rodziców, gdyż jak powiadał, puszcza leży daleko, daleko na skraju miasta i jest to zdecydowanie za trudna wyprawa dla czterolatka. Ja jednak nie chciałem prosić rodziców o pomoc. Zaganiany świat dorosłych, a w nim małe dzieci, pełne oczekiwań, nadziei i rozczarowań. Drugie dziecko nie jest już oczkiem w głowie rodziców. Nie jest rozpieszczane, chronione, chuchane. Musi sobie radzić. Rodzice walczą gdzieś tam, na zewnątrz, w wielkim świecie i nie mają ani czasu, ani cierpliwości na wiele, wiele rzeczy. Dlatego być może pozostają nam we wspomnieniach te, które odciskają się w naszej duszy najmocniej, te pierwsze, te mocne i te, które zwracają na nas uwagę. Tak bardzo przecież pragniemy być kochanym. Tak bardzo pragniemy kochać. Wyruszyłem. Ktoś pokazał mi, w którym kierunku mam wędrować. Ostrzegł mnie, że to prawie 2 kilometry. Nie wiedziałem, ile to jest te 2 kilometry. Doszli inni, dojdę i ja. Wędrowałem długo, zatrzymując się zmęczony i wypytując innych o drogę. W dłoni ściskałem moją drogocenną 10-złotówkę. Doszedłem w końcu i zdobyłem wymarzone lusterko. Byłem potwornie zmęczony, głodny i spragniony. Nie miałem ani grosza, bo zdobycz kosztowała mnie równo 10 zł. Cały mój majątek. Czekała mnie jeszcze długa droga powrotna. Odnaleźli mnie jacyś znajomi mamy, zaskoczeni moją obecnością po drugiej stronie miasta i odwieźli zaniepokojonym rodzicom. Nie dostałem żadnej kary. Puszczę Solską, ciągnącą się aż do Lasów Janowskich, zdobyłem dużo, dużo później, gdy nauczyłem się jeździć rowerem. Byłem już w podstawówce i niegroźne mi były leśne knieje. Poznałem wtedy szlaki partyzantów. Patrzyłem, jak Iwona robi zdjęcia, jak zapominając o całym świecie śledzi wschodzące słońce, jak promieniuje z niej radość i szczęście. Wycofałem się cicho, spoglądając na nią w zadumie. Nie chciałem jej przeszkadzać w przeżywaniu tego misterium. Chyba jak nikt inny na świecie rozumiałem w tym momencie stan jej duszy. My, wieczni eksploratorzy, kuszeni i wabieni kolejną przygodą, wyruszamy w podróż niczym bohaterowie Star Trek, by zdobywać nowe światy. Trawi nas ogień niecierpliwości, który nakazuje podejmować nam kolejne ryzyko. Pozostajemy wiecznie głodni kolejnych doznań, kolejnych wrażeń. Przychodzi bowiem nieuchronnie taki dzień w naszym życiu, że porzucamy wszystko, by wyruszyć w nieznany, kuszący nas świat. Ten głód jest silniejszy od nas, jest wszystkim. To zew, wobec którego jesteśmy bezsilni. Wabieni jego kuszącym wołaniem, podążamy niczym błędni rycerze w poszukiwaniu kolejnej przygody. Nie jesteśmy sami w naszych podróżach. Na tej odwiecznej drodze spotykamy podobne nam bratnie dusze, owe soulmates, i z fascynacją wysłuchujemy ich opowieści. Tak rodzą się prawdziwe i niezapomniane przyjaźnie wspólnych towarzyszy drogi. Dziewczyna odwróciła się nagle, spoglądając w moim kierunku. Podszedłem i spojrzałem w jej twarz. Oszroniona i zaczerwieniona od mrozu, uśmiechała się do mnie radośnie i z uwielbieniem szczęśliwa twarz przyjaciela. Poczułem się, jakbym kradł jej duszę, gdy odruchowo niosłem obiektyw, uwieczniając ten moment jej życiowego spełnienia. Różnokolorowe źrenice spojrzały na mnie z wdzięcznością. Ach, Chris, wyszeptała. I know, odpowiedziałem jej cicho. I know. Czytał Chris.